Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Valorant i dzisiaj pokażę wam, jak przygotować swojego aima na wyjście właśnie tej gry 7 kwietnia. Jeżeli dostaliście klucz, albo troszkę później, jeżeli tego klucza nie dostaliście, napiszcie w komentarzach, pochwalcie się, kto dostał klucz oglądając wczorajsze streamy. Mi na szczęście się udało, jestem z tego bardzo zadowolony, będę grał w tego Valoranta. Tutaj oglądamy właśnie highlighty Neo, jak on w tego Valoranta sobie radził. To był jeden ze streamerów, którego mogliśmy wczoraj oglądać. I pokażę wam dzisiaj trzy takie bardzo łatwe sposoby, wszystkie dostępne na platformie Steam, którymi możecie poćwiczyć sobie tego aima, tą pamięć mięśni, żeby przygotować się na właśnie wyjście tej gry. Tak więc bez zbędnego, wiecie czego, zaczynajmy. Pierwszy sposób, który wam dzisiaj pokażę, jak możecie ćwiczyć aima do Valoranta, to jest Kovac 2.0 Demeta, czyli aim trainer, który jest płatny. Zaczniemy od płatnego aim trainera. Jest on bardzo przyjemny, ma wiele, wiele modów. Tutaj po lewej widzicie wszystkie te mody, które zostały stworzone, żeby tego aima ćwiczyć. Każdy z tych modów jest tam całkiem przyjemny na swój własny sposób. Ja uwielbiam jedna ściana, 6 celów, czyli One Wall, Six Targets, Small albo ten zwykły. Uwielbiam zaczynać od tego zwykłego. Jak już sobie wybierzecie ten challenge, to on się tam szybko pobierze. I albo gracie free play, czyli bez wyników, albo gracie challenge, czyli żeby te wyniki się tam liczyły. To nie jest ten tryb, który ja lubię. Przerwijmy ten challenge. Jeszcze raz, Frenzy się nazywa ten mod, o ile się nie mylę. Tak, Tile Frenzy to jest pierwszy mod, który lubię. Tam jest jeszcze Tile Frenzy Mini. I od tych challenge lubię sobie zaczynać. O co tutaj chodzi? Po prostu strzelamy w kwadraty. Tak ćwiczymy swoją pamięć aima. Ten challenge trwa tam chyba około 30 sekund i próbujemy jak najwięcej tych kwadratów zabić właśnie w tym przedziale 30 sekund i z jak największą celnością, żeby jak nasz wynik był też mega wysoki. Tam są też leaderboardy. Tutaj jak rozmawiam, to nie za bardzo się mogę skupić. No ale mniej więcej tak to wygląda. No mój high score jest 97.3, troszkę grałem ten tryb. Tutaj widzicie, że jestem na pozycji 32500. Pierwszy gracz ma score 240. Może teraz się wyciszę i spróbuję ten challenge zagrać jeszcze raz. No to wyciszenie niestety nie pomogło, ten wynik jest troszkę lepszy, ale wiadomo, nie jest to coś, w co ja tam celuję, ale mogę wam obiecać, że jeżeli będziecie to robić przez kilkanaście minut dziennie, to naprawdę wasz aim pójdzie do góry. Jeszcze jakieś tam treningi, jakie tu możecie robić, to są strafy, jeżeli gracie tam w Apexa, w Valorancie raczej się to nie przyda. Myślę, że refleksowe treningi będą do Valoranta najlepsze, czyli celność i fliki tak zwane, żeby sobie przećwiczyć. Kolejna mapka to jest też frenzy, tylko że mniejsze, tutaj już się liczy troszkę większa precyzja, nie aż taki refleks. Ten trening też polecam sobie zrobić po kilka razy, obydwa te treningi dziennie. Myślę, że fajnie to będzie się składało w jeden trening. Ten Kovac Aim Trainer jest niestety płatny, czyli jeżeli macie pieniążki wolne, to sobie możecie to kupić, ale pokażę wam te bezpłatne opcje. To będą dwie kolejne opcje, które też działają w ten sam sposób, a nie będziecie musieli wydawać żadnych pieniędzy. Tutaj mój high score jest 120, jak widzicie, troszkę w to grałem. No i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o Kovaca. Nie ma tutaj za bardzo co mówić. Jeżeli chodzi o ustawienia, jeszcze tutaj na koniec wspomnę, no to są one bardzo osobiste. Jak sobie chcecie ustawić te ustawienia, ja się za bardzo tym nie bawiłem. Po prostu ustawiłem sobie sensa tak, żeby mi tam jakoś to tak działało w przybliżeniu do CS-a. To jest jedyny odpowiednik, jakiego tam używałem, żeby ta myszka za szybko nie chodziła, bo wolę jak chodzi wolniej. Jeżeli chodzi o wideo, to tam sobie możecie jeszcze to tło ustawić. Z tego co wiem, tutaj możecie sobie ustawić, o właśnie, na czym się będą pojawiały te kwadraty.
ale ja zawsze lubię sobie ustawić coś, gdzie bardzo fajnie je widać, gdzie one są naprawdę przejrzyste i nie trzeba się tam wysilać zbytnio, żeby tych kwadratów tam dojrzeć, czyli albo czarne, albo szare, jednolite to tło, żeby nie było za ciężko. Tutaj zagramy jeszcze raz, żeby wam ten tryb pokazać. Słyszycie broń pewnie w tle, która strzela. Ja tą broń wyłączyłem, w sensie wizualnie, żeby mi po prostu nie zasłaniała modelem kwadratów. To może niestety bardzo przeszkadzać, jeżeli sobie ćwiczycie aima. Powinniście się skupić tylko na celowniku i na w co mierzycie, a nie żeby tam była broń jakoś ładnie wyglądała. I to jest pierwsza gra, czyli Kowak 2.0 Demeta, dostępna na Steamie. Kolejna gra, którą wam polecam, żeby sobie poćwiczyć aima, to jest wiadomo CSGO. Gra wszystkim nam znana. Jeżeli nie znacie tej gry, no to nie wiem, gdzie się wychowywaliście, gdzie wybuszujecie po internecie. Jak tutaj ćwiczyć aima? Jest na to wiele sposobów. Po lewej macie zakładkę Play CSGO. Tutaj sobie możecie po prostu wybrać Casual Match i wybrać sobie nie Casual, tylko Deathmatcha. I tutaj sobie wybrać jakieś tam mapki, na których po prostu będziecie grać Deathmatch. No nie wiem, co mogę tu bardziej wyjaśnić. Będziecie zabijać wszystko, co widzicie, bez żadnego tam większego celu, jeżeli chodzi o rozgrywkę, ale ja wolę ćwiczyć aima w troszkę inny sposób. To są mapki w workshopie, że tutaj macie zakładkę w workshop. Po prawej możecie sobie odwiedzić ten workshop i pobrać jakieś mapki. Ja tutaj kilka mam tych mapek aimowych pobrane. Jeżeli wpiszecie aim training, to na pewno dużo tych mapek znajdziecie. Ja lubię ten Fast Aim Reflex, do którego się teraz załączymy, żeby wam to pokazać i jak możecie sobie tam przećwiczyć tego aima. Generalnie będziecie strzelać w boty, które biegają z bronią lub z nożem. Nie będą one w was strzelać, tylko po prostu, żeby sobie poćwiczyć strzelanie do prawdziwego modelu. Żeby nauczyć się trzymać celownik na poziomie głowy, żeby się często obracać, sprawdzać sobie jakieś tam pozycje, sprawdzać sobie, gdzie przeciwnicy mogą stać i po prostu, żeby się nauczyć trzymać ten celownik w odpowiedniej pozycji, na odpowiednim poziomie i żeby wyćwiczyć sobie kontrolę nad bronią, czyli nie wpadać w ten taki chaos sprejowania, tylko jakoś tam sobie strzelać seriami albo tapować. W tym trybie akurat musimy strzelić w ziemię, żeby wybrać broń. Wyskoczy nam taka lista broni, tutaj sobie wybieramy, ja lubię Kriga ostatnio, wiadomo, każdy lubi tę broń, no i po prostu, patrz, macie boty, to może być trochę za głośno, te boty będą na was skakały z tym nożem i się obracacie i w te boty sobie strzelacie, widać, że mi tu nie najlepiej idzie, te boty będą na was skakały z nożem i musicie je po prostu zabijać, kilkaset takich fragów i mogę wam też obiecać, że wasz aim będzie o wiele lepszy. No mi to nie idzie najlepiej, jak na te kilka tysięcy godzin, które zagrałem w CS-a, to nie wygląda to dobrze. Tam się bot chowie za ścianą, co się dzieje? No i tak to wygląda, nie jest to zbytnio skomplikowane, te mapki sobie po prostu pobieracie, wybieracie jakąś, która wam się bardzo podoba. Mi się ta akurat spodobała, bo można tych fragów sobie tutaj trochę nabić. Myślę, że fajnie to ćwiczy tego aima. W bardzo prosty sposób, puszczacie sobie jakąś muzyczkę w tle 10-15 minut przed graniem i na pewno odczujecie efekty. Zabijemy tutaj jeszcze kilka tych botów. Jeżeli chcecie, jeżeli odczuwacie, że jesteście już na takim wysokim poziomie, że tych botów jest po prostu za mało i nie jest wystarczająco, żebyście, że musicie się tu obracać cały czas i te pola są puste, to możecie w konsoli dodać kilka tych botów. Komenda jest bardzo prosta, bot add terror. I one się chyba dodają, tak? Tych botów teraz powinno być więcej. Polecam tutaj sobie przećwiczyć tapowanie, myślę, że to jest najlepszy sposób. Może jakieś bursty sprayowania raczej bym tutaj nie ćwiczył. Chociaż jak chcecie, to wiadomo, też można, ale myślę, że tapowanie tutaj będzie najlepszą opcją. Lub jakieś tam właśnie krótkie bursty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o CS-a. Wiadomo, możecie też wskoczyć po prostu do rankedów, żeby się nauczyć grać w normalnym środowisku, ale te same aimowe mapki też będą wystarczająco dobre, żeby się jakoś na tego Valoranta przygotować.
I ostatnią grą, którą wam. Ostatnią grą? Ostatnią grę, którą wam pokażę dzisiaj, jak możecie sobie ćwiczyć aima do Valoranta, jest to Aim Lab. Gra też dostępna na Steamie. Wszystkie te gry są dostępne na Steamie, tak w ogóle nie wiem po co to mówię. Ta gra. Tą grę pobrałem dzisiaj, tak więc nie mam tutaj za dużego doświadczenia. Tutaj widzicie jedną kropkę. Tu są jakieś tam statystyki, ile razy ćwiczyliście. Bardzo fajnie to się wszystko zapisuje. Możecie sobie zerknąć. Ładnie to jest zrobione. Na pierwszy rzut oka przyjemnie to wygląda. Tutaj jakaś ranga jest. Mam bronz 1, flicking mam na 81 i precision mam na 80, czyli wydaje mi się, że całkiem wysoko. Myślę, że to jest w skali 100, może 200. Nie wiem, jak oni to liczą. Jak już się zarejestrujecie, będziecie na tej stronce. To klikacie sobie na training i tutaj szukacie właśnie mapek. Tutaj są sugerowane mapki, ja sobie tutaj kilka polubiłem. Gridshot jest bardzo podobny do tego, co wam zaprezentowałem w Kowaku. Ta gra, warto wspomnieć, jest za darmo i jeżeli... I patrząc na to, że jest za darmo, to jest naprawdę mega dobrze zrobiona, a z tego, co tutaj jest napisane, jest to nadal Early Access, czyli prawdopodobnie alfa, beta tej gry. Jak już sobie wybierzecie swój trening, to tutaj możecie sobie wybrać, na jakim tle chcecie grać. Ja zawsze wybieram tego Greyboxa. Myślę, że najlepiej tam widać. Tutaj sobie wybracie broń. Ja szukam broni, która ma najmniejszy model, żeby mi nie zasłaniała tych kwadratów. No to wygląda ciekawie. Zagrajmy sobie z jakąś tam kulką. Z tego co wiem, to tutaj chyba są te rundy 45-sekundowe albo 60-sekundowe. Z tego co grałem tam dwa razy, to wydawały się one troszkę zbyt długie. Jest to 60 sekund. Naciskamy, już mamy trzy kulki i tak samo jak w Kowaku będziemy w te kulki po prostu strzelać. Aha, ta kulka jest zbyt wolna. Ja naciskam, a ona nie leci. No dobra, może zróbmy to jeszcze raz. No nie wybierajcie tej kulki, jeżeli chcecie szybko strzelać, to tej kulki nie wybierajcie, nie polecam. Spróbujmy jeszcze raz, może zagramy tym zwykłym pistoletem po prostu. Ta kulka była tragiczna, nie wiem po co ją mają w grze, jeżeli ta opcja jest słaba. I tutaj trzy kulki, możemy sobie od razu przećwiczyć, jakie będziemy zabijać. Tak jak w Kowaku, strzelamy jak najwięcej kulek, z jak największą celnością. I... Tak to właśnie wygląda. Mega przyjemnie to wszystko wygląda tutaj. Nie wiem, czy nie jest za głośno aktualnie, ale wydaje mi się, że naprawdę przyjemny tryb, jeżeli chodzi o rozgrywkę za darmo. Kowak niestety tam kosztuje, nie wiem dokładnie ile, bodajże coś w granicach 50 zł, a ta gra jest za darmo, więc no myślę, że moja ulubiona opcja, jeżeli chodzi o te trzy opcje, które wam dzisiaj zaprezentowałem, to ten Aim Lab może być najlepszą opcją. Myślę, że te rundy też są troszkę za długie. 60 sekund to może być troszkę za długo, jeżeli chodzi o taki zwykły challenge. W Kowaku mi się to podoba, że one są 30 albo 45 sekundowe. Na koniec rundy zostaniecie z takim grafem. Pokażę wam mniej więcej statystyki, jakie tam mieliście. Score na tej mapce przeważnie jest niski, przez to, że cele są duże. Jeżeli mielibyście te cele mniejsze, to wiadomo, byłoby to bardziej wyrównane, ale moja celność tutaj wygląda bardzo dobrze i moja ilość zabitych celów oraz kile na sekundę wyglądają tu całkiem fajnie. I to by było w sumie na tyle. Aim Lab, naprawdę mogę z całego serca polecić. Pobrałem tą grę dzisiaj i wygląda naprawdę, naprawdę jestem zadowolony z tej gry. Nie myślałem, że będzie ona tak wyglądała. Z tego, co oni tu piszą, jest to early development. Gra jest skończona w mniej więcej 40%, czyli będą tu dodawać więcej rzeczy, więcej mapek, więcej kontentu tutaj będzie. Myślę, że to adjustowanie view modelu, czyli ta broń, żeby była, nie była zbyt duża, też to powinni zmienić. Możliwe, że da się to w opcjach jakoś ustawić. Ja na razie o tym nie wiem, nie sprawdzałem tych opcji za bardzo, ale niektóre bronie po prostu są za duże. Jeżeli weźmiecie kałacha albo tam jakieś inne maszynówki, to zasłaniają one praktycznie pół mapy, co nie jest przyjemne, jak wyskoczy wam kulka w prawym rogu, broń wam zasłania i wam ten cel po prostu ucieknie. Ale warto mieć tą grę na uwadze, jeżeli czekacie na wyjście Valoranta i chcecie jakoś tego aima rozgrzać, a nie mieliście styczności z FPS-ami. I jak mi poszło teraz? Chyba troszkę lepiej mi poszło. Tak, na pewno mi troszkę lepiej poszło. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Napiszcie w komentarzu, którego sposobu wy będziecie używać, żeby ćwiczyć aima do Valoranta. Tak jak wcześniej wspomniałem, pochwalcie się też
kto dostał klucz oglądając wczorajsze streamy. Mi się na szczęście poszczęściło i udało mi się ten klucz zdobyć. Tak więc 7 kwietnia na pewno będę grał. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać też z tej gry dla was. Mam nadzieję, że ta gra na moim kanale się przyjmie, bo mam zamiar z niej dużo nagrywać. Jeżeli wam się taki filmik podobał, tam jakiś edukacyjny, jak możecie tego je ma ćwiczyć, to napiszcie w komentarzu. Zalajkujcie ten filmik, zasubskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.